wiadomo, chodzę sobie, spotykam ludzi, rozmawiam i widzę, idzie olejnik i hejter. I olejnik ma tak telefon wycelowany w moją stronę. No ale wiadomo, nie pomyślałem sobie, że to będzie coś ofensywnego, jakieś jaja, jakaś beka, jakiś prank. No i ten hejter tak minął tego olejnika, idzie w moją stronę, ja trzymam sobie butel. O, idzie już hejter. Mamy hejtera. Ale jeszcze nie powiedziałem mojej wersji nawet. Hejter, masz od nas. Sytuacja wyglądała ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał. Szedłem korytarzem i akurat olejnik nagrywał. Okej, dobra, może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać, ale krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że... Obiecałeś mi walkę i się chłopie zesrałeś. Ale dlaczego ty chcesz walczyć, kurwa, na fejmie, a tak nie chcesz się bić na korytarzu? Obiecałeś mi walkę 5 gal wcześniej. Kurwa, no właśnie, dlatego obiecałem ci walkę na fejmie, ja a nie na korytarzu. Się bić na korytarzu, a ty... A ja na... Nie, na fejmie chciałeś się bić. Ja mogę się bić nawet z tą teraz. Dobra, kurwa. To słuchaj, to no mordo, tak. No ale co, no osrałeś się czy jak? Teraz czy na ulicy, czy na fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? W tej sekundzie. Jak ale Nikola na to postoi, hejter. Nawet nie zdążę ci wyprowadzić... O kurwa. Nikola, spokojnie, Nikola, spokojnie. 1-0 pociąg! No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek. Ja się zachowam jak gospodarz. No dobra, ale jakby dokończę, no bo widz teraz totalnie nie wie, o co chodzi. Była taka sytuacja, to było Fame MMA, te takie pandemiczne, gdzie nie było publiki, no i idzie sobie hejter z ekipką, podbija do mnie i mówi, słuchaj, jakbym wygrał walkę, czy byś ze mną zawalczył? Ja mówię, kurwa, spoko, nic do ciebie, no dobra, wygrywaj i wyzywaj mnie i robimy to. Tylko ja, to było chyba wtedy, jak już miałem zaplanowaną walkę z Polakiem, albo ona miała zaraz być, no ale generalnie po tej walce moglibyśmy się zmierzyć, więc było coś takiego, ale on miał wygrać z Zabielskim. A on, remisz czy przegrał? Jaki był werdykt Zabielski, hejter? Przegrał z tego, co ja kojarzę. No właśnie, no to przegrał, no właśnie. No i wpierdala się we mnie na korytarzu, gdzie chciał walczyć na fejmie. A wpierdala się na mnie na korytarzu. Poza tym gościu wjeżdża we mnie z partyzanta bez orientu. Prawie go trafiłem sierpem, bo tam mignęłem mu za głowę. I potem była taka sytuacja, że złapałem go za pas. Ludzie się zbiegli, losowi ludzie totalnie zaczęli nas rozrywać. No i jak nas rozerwali, to chyba prawie odbiłem mu podeszwę na twarzy. Na tym filmiku tego nie widać, ale no generalnie tak było. No a to, co teraz było, to chyba jakiś syndrom Tomka Olejnika, że zrobi wszystko dla walki. No ja spoko, w sumie raz już się z nim, nie, dwa razy się z nim biłem, bo jeszcze kiedyś, jak była ta akcja na parkingu, to w dalszej części filmu wyskakują jego koledzy i ja z Marcinem i tam z kimś tam, nie chcę mówić z kim. I jest taka sytuacja, że przez 3 sekundy, o tym nikt nie wie, ja biję się na olejnika i hejtera, to tam wymieniamy sobie po ciosie, generalnie nic się nikomu nie stało. No, ale tak było. A jeżeli, no to tutaj pokazał, ja stałem, miałem ręce w dole, za mną stał ochroniarz, w sumie chyba nawet się na niego nie patrzyłem, a ten idiota nawet nie trafił mnie, tylko śmignął mi gdzieś przed twarzą. Także no, no co, no tyle, no tak to wygląda z mojej perspektywy.